znajdujemy się w Miedniewicach. Sanktuarium mającym jeden z pierwszych koronowanych obrazów na ziemiach polskich. Wizerunek Matki Bożej Świętorodzinnej. W tym miejscu możemy doprowadzić do uzdrowienia naszego serca, czyli wszelkich emocji i postaw, które spotykają się w naszym wnętrzu. Chyba nie jest przypadkiem, że z tej sanktuaryjnej miejscowości pochodził znany i ceniony kardiochirurg Zbigniew Religa. Skorzystajmy z niezwykłego przesłania tego miejsca. Niech wszystko to, co w naszym życiu suche, przepłynie przez napotkane tutaj treści, jak przez Miedniewice przepływa rzeka Sucha, i niech wszystko staje się w naszej codzienności użyźnioną duchową glebą, na której łaska wydaje dobre owoce wiary i miłości do Boga i Matki Najświętszej. W tle tej duchowej przygody będzie pokazywany wyjątkowy budynek. To sanktuarium jest bowiem nazywane przez znawców sztuki perłą barokowej architektury na Mazowszu Zachodnim. Rozpocznijmy nasze poznawanie tego maryjnego oblicza od szczypty cudowności. W 1674 roku Jakub Trojańczyk, gospodarz z Miedniewic, kupił na odpuście w Studziannej drzeworyt przedstawiający świętą rodzinę. I jak to prosty wieśniak, pobudzony niezbyt skomplikowaną pobożnością, stwierdził, że święte wstawiennictwo zapewni mu obfite zbiory. Dlatego zadecydował, że powiesi go w swojej szopie na słupie. Mieszkańcy wsi codziennie rano i wieczorem dostrzegali dziwny blask nad jego stodołą. Zastanawiali się, czy może nawet to nie jest pożar. I ta nadzwyczajność zachęciła ich, aby w tym miejscu spotykać się na wspólną modlitwę. Gdy na samej pobożności się nie skończyło i zaczęły dziać się cuda, w tym uzdrowienia, to coraz więcej osób gromadziło się w tym miejscu. Do najbardziej zastanawiających należały tajemnicze ślady stóp na piasku. Były to ślady dwóch dorosłych osób i dziecka. Nie trzeba wcale długo się domyślać, o jakie osoby chodziło. Była to święta rodzina, która przechadzała się w miejscu ogarniętym modlitewnym skupieniem. Po dziś dzień z tyłu ołtarza tkwi słup z dawnej stodoły i warto zwrócić uwagę na nim na dwa wyżłobienia. Jedno na wysokości ust osoby klęczącej, a drugie na poziomie osoby stojącej. Odwiedzający to miejsce pielgrzymi składają na tym słupie pocałunki. Dziwne? Dla mnie bardzo. Dlatego nie zapraszam do tego, abyśmy ustawiali się w kolejce do całowania słupa, tylko żebyśmy otworzyli umysł na nowe treści. Zobaczmy, jak Maryja żyła w świętej rodzinie i jak przez to może nas uczyć, jak przeżywać nasze więzi rodzinne. Rodzina to, innymi słowy, wspólne poszukiwania tego, co najważniejsze. I nigdy to nie jest proste, dlatego że każdy człowiek jest innym światem. Inaczej patrzymy na różne sprawy, mamy przeróżne poglądy. I rodzice Jezusa, święty Józef i Maryja, też ciągle czegoś poszukiwali i nie zawsze wychodziło im to dobrze. I pięknie pokazuje to scena znalezienia Jezusa w świątyni, kiedy miał 12 lat. Że jego rodzice totalnie nie wiedzieli, dlaczego tak postąpił. Według ich myślenia powinien on pójść z krewnymi, a nie zostać w świątyni. Nawet nie rozumieli pobożnego wywodu Jezusa. Ale mimo wszystko ewangelista zapisuje bardzo ciekawe słowa o Matce Bożej, że ona, pomimo tego, że myślała inaczej, wiernie zachowywała te słowa w swoim sercu. No i tutaj kryje się bardzo ważna dla nas wskazówka. Życie rodzinne nie polega na tym, abyśmy wszystko rozumieli. Bardzo istotnym jest, abyśmy pytali, jak patrzy na naszą rodzinę Bóg.
I tak to jest z Pismem Świętym, że nie zawsze ono ma bezpośrednie przełożenie na to, co aktualnie przeżywamy, ale może być inspiracją. I kiedy będziemy o nim pamiętali, będziemy się nim karmili, to w pewnym momencie spowoduje ono dobrą intuicję. Tak jak Maryja, która wsłuchiwała się w to, co mówił jej syn, a potem wiedziała podskórnie, co jest dobre dla niej i dla jej syna. Rodzina to także wspólne świętowanie różnych okoliczności. W Ewangelii według świętego Jana dowiadujemy się, że Maryja została zaproszona z Jezusem oraz apostołami na wesele w Kanie Galilejskiej. Czyli jeśli wiemy, że była również w radosnych chwilach dla wspólnoty uczniów, to w tym świętorodzinnym sanktuarium zapytajmy, co mamy zrobić, abyśmy ją zaprosili do naszej codzienności. Abyśmy nie traktowali ją tylko jako panią wizytatorkę, kogoś od wielkiego dzwonu, że chcemy ją tylko wtedy, kiedy są napompowane uroczystości. Nie, ona chce być w tym, co jest nam bliskie i co jest codzienne i spaja naszą rodzinę. Módl się za nami. Zaproszenie Maryi do codzienności może ułatwić jeden ewangeliczny fakt. Maryja nie pojawia się tylko tam, gdzie wszystko jest dopięte na ostatni guzik i ułożone od linijki. W Kanie Galilejskiej zabrakło zadbania o podstawy. Dlatego zwalczmy pokusę, która rodzi się w naszych umysłach, że o Bogu i świętych możemy myśleć tylko wtedy, kiedy wszystko jest ułożone jak należy. W Kanie Galilejskiej zabrakło wina, czyli tego, co rozbawiało gości. I z tego można wyciągnąć bardzo prosty, ale jakże praktyczny wniosek dla naszego życia. Że kiedy odnosimy wrażenie, że coś się w naszych uroczystościach rodzinnych nie klei, to nie mówmy, nie, teraz się nie pokażemy Panu Bogu, tylko zapraszajmy Maryję, bo wraz z nią przychodzi również jej Syn, Jezus Chrystus. To jest właśnie niesamowite, że otwierając drzwi dla Matki Najświętszej, jednocześnie sprowadzamy do swojego życia łaskę samego Wszechmogącego Boga, który jest w stanie przemienić naszą wodę smutku w wino radości. Będąc w tym kościele sanktuaryjnym i patrząc na główny ołtarz z obrazem przedstawiającym świętą rodzinę zasiadającą do posiłku, przypomnijmy sobie, że słowo rodzina określa osoby, które poświęcają sobie czas, a to można robić na różne sposoby. Jedni kochają chodzić na wspólne spacery, inni grają w gry planszowe, kolejni spotykają się na częstych posiłkach. Pośród mnogości tych różnych form spędzania wspólnego czasu często umyka nam, że wiara jest piękną przestrzenią poznawania naszej rodziny. Szkoda, że nie wszyscy to doceniają. Nawet krewni Jezusa nie do końca to rozumieli. Gdy zaobserwowali, z jaką intensywnością Jezus głosi Ewangelię i uzdrawia, tak że nawet nie ma czasu na posiłek, to skomentowali: odszedł od zmysłów. Maryja patrzy na to wszystko zupełnie inaczej, bo ma głębszą perspektywę. I kiedy pewna kobieta pochwaliła ją za to i nazwała błogosławioną, że wykarmiła Jezusa oraz go wychowała, a na to sam Zbawiciel stwierdził, że błogosławieni ci, którzy słuchają Słowa Bożego i wypełniają je, to wcale się nie obraziła. Wiedziała, że może z nim przebywać nie tylko na płaszczyźnie rodzicielskiej, ale również jako realizatorka i słuchaczka Słowa Bożego. Dlatego bierzmy przykład ze świętej rodziny i starajmy się być z naszymi bliskimi również w przestrzeni modlitwy i nie rezygnujmy ze wspólnie odmawianych modlitw. Módl się za nami.